Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Maria Sławińska. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, witam panią. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I bardzo nam miło, że pani profesor nas zaszczyciła swoją obecnością. Pani profesor, przygotowując się do rozmowy, zbierałam informacje na temat aktywności zawodowej pani profesor i zauważyłam, że była pani niezwykle aktywną osobą. Prorektor, prodziekan, kierownik katedry, kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych, a przecież to tylko role zawodowe, są jeszcze prywatne, które pani profesor pełniła i pełni. I takie pytanie, nieco przewrotne, przyszło mi na myśl. Czy ekonomia jest kobietą, pani profesor? Trudno mi powiedzieć, bo ja kształciłam się i pracowałam w takim czasie, kiedy właściwie się tak nie, do tego wagi nie przywiązywało, nie? Czy się jest kobietą, czy mężczyzną. Nie było takich dyskusji, więc raczej bym nie przytakiwała, że tak, bo mówię, miejsce w ekonomii, bo pytanie jeszcze, jak ekonomię rozumiemy, tak? Czy jako naukę, tak? Czy jakąś dyscyplinę. Także ekonomia to ma taki szeroki zakres, bo wiąże się z gospodarką też, więc jest miejsce i dla kobiet, i dla mężczyzn. Zastanawiałam się, czy jest miejsce na ten pierwiastek żeński, tak może trochę stereotypowo, ale takie atrybuty przypisywane temu pierwiastkowi żeńskiemu, wrażliwość, delikatność, intuicyjność. Ja myślę, że to są cechy człowieka, tak? To są człowieka i można je odnaleźć i u kobiet, i u mężczyzn, tak? Ale bardzo się cieszę, że naszą panią rektor jest kobieta, i tak samo jak na UAM-ie, więc to cieszy. To cieszy, bo dyskusja ciągle się w mediach toczy na temat parytetów, tak? Ile kobiet, ile mężczyzn. Nie, ja myślę, że ważne są kwalifikacje i cechy osobowości. Ja przybyłam na studia do Poznania z Suwałk. No właśnie, bo to jest kolejne pytanie tak, moje. Proszę. O początki. Jak właśnie to się stało, że pani profesor znalazła się w murach tej uczelni jako studentka? Jakie drogi panią profesor tutaj przywiodły i jaka motywacja? Ja mogę powiedzieć, że w życiu to występuje i wybór, jakaś nieuchronność, los, przypadek. I nie wiem, czy to był przypadek, ale w klasie maturalnej byliśmy na wycieczce w Poznaniu i zwiedzaliśmy targi. Wtedy były jeszcze w tamtych czasach targi wiosenne, targi jesienne, a to była jesień, więc to były targi poznańskie, targi jesienne. I wówczas Poznań jakoś tak mi się spodobał i nie wiem, skąd powstała ta myśl, że może bym tutaj starała się o przyjęcie na studia do Poznania, ponieważ Suwałk to najczęściej do Warszawy udawali się absolwenci. Bo Poznań dosyć daleko jednak. I ja postanowiłam przygotować się, nie powiem, że to było łatwe, bardzo solidnie do egzaminów wstępnych, no i udało mi się dostać się na te studia i pamiętam, jak były, nie było wtedy jeszcze RODO, więc były listy przyjęć wywieszone, nazwiska i były wówczas przyjęte dwie Marie Sokołowskie, bo ja z domu jestem Sokołowska i było napisane Maria Sokołowska z Suwałk, przy moim, nie z Suwałk, więc już wtedy wszyscy widzieli, że jestem z Suwałk. I to może było, i to właściwie zadecydowało potem o mojej dalszej drodze zawodowej, ponieważ udało mi się przez te studia przejść jakoś tam bezboleśnie. No, aczkolwiek nie byłam tak może dobrze przygotowana jak absolwenci z najlepszych liceów, ale jakoś poradziłam sobie, no bo ważne jest, bardzo ważne jest w życiu, żeby no, mieć jakieś priorytety, samodyscyplina i myślę, że ona mi towarzyszyła przez całe życie, ta samodyscyplina w pracy zawodowej. W każdym bądź razie to był pierwszy wybór, który zaważył na mojej potem drodze i życiowej, i zawodowej. I taki drugi wybór, takie drugie zdarzenie, które też, bo pani zapytała się, jak znalazłam się w Poznaniu. Znalazłam się w Poznaniu, ale na pierwszym roku studiów poznałam kolegę, który był bardzo dobrze ustawiony tam rodzinnie. Jego rodzina przeprowadzała się do Warszawy. I on powiedział, ty też idź do Warszawy ze mną na studia, bo on przenosił się na SG PiS, które dzisiaj jest SGH. No i ja tak
siadłam z nim do pociągu, pojechałam do tego SG PiS-u i pani w dziekanacie mi powiedziała, że tam obowiązywały na egzaminach wstępnych dwa języki obce, a nie jeden, więc ja muszę uzupełnić egzamin z języka rosyjskiego. I to mnie przeraziło, ponieważ to nie była moja mocna strona. No i tak się złożyło, że wróciłam szczęśliwa do Poznania, że nie muszę zmieniać tego miejsca. No i tak zostało. Na jednej z konferencji profesor Teodor Kramer, to już wszyscy profesorowie, o których będę pewnie wspominała, to są już nieżyjący. Profesor Kramer, chcąc swoich studentów, doktorantów przekonać do tego, żeby pracowali intensywnie, i tak, to powiedział, że jak się wejdzie już na schody ruchome, to nie ma odwrotu, że już trzeba dalej tą ścieżką podążać. Oczywiście to tak można sobie założyć, bo życie różne scenariusze pisze i wiele osób musi zrezygnować z różnych powodów z tej pracy naukowej. Tak? Ale droga sama prowadzi. Ale droga prowadzi, no i w moim przypadku to doprowadziła aż do emerytury, do końca, tak? Także tak można powiedzieć. Pani profesor, jakby pani oceniła, jaka jest unikatowa wartość tych studiów? Czy co unikatowego te studia wniosły w życie pani profesor? Ja myślę, że unikatową wartością, tu nie będę oryginalna, bo kiedyś na jednej z inauguracji roku akademickiego były prezydent Poznania Witowski, Andrzej Witowski, powiedział, że ta uczelnia, on miał inne doświadczenia, w innym okresie studiował, ale że ta uczelnia przygotowuje do różnych ról zawodowych, czyli daje takie możliwości, mimo że są kierunki, specjalności, to jednak wiele osób, które kończą jakiś profil studiów, to potem odnajdują się w innych jakby rolach zawodowych. Także ta unikatowość polega na tym, że te studia przygotowują, dają takie podstawy do tego, żeby potem dalej się kształcić i obierać różne drogi zawodowe, tak? Czyli różne. Niekoniecznie trzeba tkwić w tej dyscyplinie, którą się studiowało. Ja jestem przykładem, że ja tkwię w tej dyscyplinie, którą studiowałam, ale wiele mogę podać przykładów osób znakomitych, profesorów, którzy ze mną studiowali, a obrali zupełnie inne ścieżki. Ekonometria, czy matematyka, czy tam rachunkowość i tak dalej. Czyli te studia dają taką możliwość. Można powiedzieć jeszcze taką, gdyby to kandydaci na studia kiedyś oglądali, czy za tym się zastanawiali, że dają taka jest elastyczność duża, tak? Że nie jest się skazanym tylko na jeden wariant, można powiedzieć, tak? Także to jest wartość moim zdaniem. Pani profesor, a czy te studia przygotowały do wyzwań zawodowych, w życiu zawodowym? Te wyzwania zawodowe, to wszystko zależy, co się robi, tak? Co się robi, ale to znowu zależą od osoby, od człowieka, tak? Jedna osoba podejmuje najróżniejsze wyzwania, najróżniejsze. Inna z kolei nie jest skłonna do tych wyzwań, tak? Bo pytanie znowu, co to znaczy, jak rozumieć te wyzwania? Czy to co dla pani profesor było największe? Większym wyzwaniem ja w życiu wiem, zawodowym. Ja wiem, tak ja myślę, że czasu. Ja może tak nie myślałam, że to jest dla mnie wyzwanie. Ja jestem taką osobą, która jakby idzie krok po kroku, czyli jak po niemiecku Schritt für Schritt, krok za krokiem, czyli kolejne zadania wypełniałam, tak, które mi przypisywano. Jeżeli profesor włączył mnie do jakiegoś programu czy projektu, czasami dla mnie zupełnie nowego, nowy zakres zagadnień, bo wtedy w tamtych czasach były tak zwane tematy węzłowe, tam dostawaliśmy jakieś projekty i trzeba było tam, profesor szukał, tworzył zespół i ja byłam zdolna, żeby w to wejść, żeby się przygotować. Nie to, że ja nie dam rady. Także to, jeżeli chodzi o wyzwania, to też tak mogę o tym powiedzieć, bo pani wymieniła na początku te moje role czy funkcje poza tym podstawowym obszarem pracy na uczelni, kiedy praca naukowa i praca dydaktyczna. O dydaktycznej warto powiedzieć, bo my mamy kształcić studentów, więc też pytanie, jak do nich dotrzeć, tak? Jakie metody, te metody się zmieniają. Ale jeżeli mówimy o tej drodze i o tych funkcjach, tak
takich dodatkowych, bo każda funkcja dodatkowa to jest obciążenie, tak? To wtedy musimy ten czas jakoś podzielić pomiędzy te różne zadania. Pani jeszcze wspomniała tam, że mogą być domowe, jakieś inne, rodzinne, ale różne są te zadania. I jak ja dosyć szybko, właściwie najszybciej z tego mojego, można powiedzieć, no prawie, że jako jedyna z tego tej mojej grupy, która rozpoczęła ze mną studia doktoranckie, a potem rozpoczęła pracę na uczelni, zrobiłam habilitację. Znowu to było wynikiem tej zadaniowości. Miałam wykonać, wykonałam, zostałam doktorem habilitowanym i to był 1982 rok i wtedy do mnie zadzwonił, wtedy były telefony, nie było komórkowych telefonów, tylko takie stacjonarne, zadzwonił dziekan wydziału, pan profesor Zbigniew Głukiewicz i zaproponował mi funkcję prodziekana, bo na wydziale prodziekana, a ja z ubolewaniem powiedziałam: panie dziekanie, ja jeszcze nie jestem gotowa do podejmowania takich zadań, tak, no, jest trochę za wcześnie, no i uprzejmie podziękowałam. I później podzieliłam się tą wiadomością z moim szefem, promotorem i w ogóle opiekunem, można powiedzieć, profesorem Zakrzewskim, i mówię, że panie profesorze, była taka propozycja, ale ja odmówiłam. On do mnie mówi tak: Marylko, funkcji na uczelni się nie odmawia. On też tak podejmował tam różne funkcje, najróżniejsze pełnił zadania. Więc ja potem wzięłam to do serca i jak w kolejnej kadencji dziekanem został profesor Henryk Gawron i też zadzwonił, czy tam spotkał się ze mną, i ja mówię: no teraz to okej, teraz to już mogę się podjąć. No i później profesor Gruchman pozostał po tej kadencji czteroletniej na stanowisku prodziekana, to zaproponował mi wejście do swojego zespołu jako prorektor. No i wtedy był oczywiście, dzisiaj to troszeczkę inny jest system, a wtedy były głosowania, pełna aula tych elektorów, którzy głosowali, jeszcze był kandydat mój, no ale jakoś tam przeszłam i pamiętam jeszcze w katedrze mojej na piętrze, czy w instytucie, był ci pracownicy, tacy no, rówieśnicy moi się zebrali, czekali na ten werdykt i bardzo się ucieszyli, że zostałam tym prorektorem. Nie do spraw, takie wtedy były określenia, których dzisiaj już nie ma, bo inne są nazwy, ale wtedy to był prorektor do spraw kadr i nauki i doskonalenia kadr. Czyli mi podlegały również te wszystkie panie nie z dziekanatów, tylko z katedr. Sekretariatów. Mm-hmm. Pamiętam, że tam te dyskusje, te premii, tam wynagrody i tak dalej, to też to był mój zakres, nie tylko nauka, ale również takie obowiązki. I zupełnie nowe. Ale mówię, znowu zadanie, mm-hmm. trzeba je wykonać, mm-hmm. nie? W miarę swoich sił i możliwości, prawda? No, ale jakoś się udało to przebrnąć wszystko. Pani profesor, a z perspektywy czasu, jakby pani oceniła, co było największą radością w życiu zawodowym? Jakby pani miała wybrać jedną rzecz. Czy w życiu zawodowym? Ja myślę, że radością, to, jeżeli taki termin można zastosować, to w ogóle spotykanie właściwych ludzi w właściwym czasie, tak? Dobrych ludzi, bo kiedyś powiedział jeden z pisarzy, że szczęście to jest spotykanie na drodze dobrych ludzi. Ale znowu dobrych to też jest takie pojemne określenie, tak? Ale myślę, że to, w ogóle to, że ta praca na uczelni daje taką możliwość budowania relacji, nawiązywania kontaktów na wielu poziomach, tak? Bo tak, po pierwsze, jak pani wspomniała, byłam kierownikiem katedry, więc musiałam dbać o swój zespół, tworzyć tam relacje z ludźmi, tak? Tymi najbliższymi. Potem relacje ze studentami na seminariach magisterskich, wykładach i tak dalej. No, i kiedyś jeden ze studentów w ankiecie napisał, na pierwszym roku prowadziłam wykład z marketingu i zwykle mi panie planowały, zresztą na moje życzenie, te wykłady na 8:00. Rano, jako pierwszy wykład o 8:00. I jeden ze studentów tam napisał, że na pierwszym roku w tej ankiecie, że ten wykład mu się bardzo podobał, ale szkoda, że o 8:00 rano. No bo o 8:00 rano. Więc to radość. No i jeszcze spotykanie kolegów czy koleżanek z innych uczelni na konferencjach, tak? Nie wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni widzą w tym jakąś wartość, ale ja widziałam, ja
mimo że, jak pani zresztą się orientuje, miałam dzieci w międzyczasie, dwoje dzieci małych, to jeździłam na te konferencje i wtedy na tych konferencjach naprawdę było sympatycznie, bo oprócz tej części zawsze oficjalnej są te części takie towarzyskie. No i wtedy się nawiązywały kontakty, które są do dzisiaj, tak? Do siebie tam czasami dzwonimy, od czasu do czasu rozmawiamy. Także to mi się wydaje, że największa radość spotykanie ludzi. No pani profesor, tak, to... a czy istnieje recepta na sukces zawodowy? Czy pani profesor mogłaby taką podać świeżo upieczonym absolwentom, czy osobom, które właśnie opuszczają mury uczelni z dyplomami? Tak, dyplomami już w kieszeni, tak jak Agnieszka Osiecka śpiewała, czy tekst napisała z dyplomami już w kieszeni. Tak, no... Ja myślę, że te priorytety się zmieniają, nie? Bo to wszystko jest lata. Świat się zmienia. Świat się zmienia. Inaczej dzisiaj młodzi ludzie postrzegają, ja wiem, potrzebę kariery, czy w ogóle mówienie o karierze, ale wydaje mi się, że bardzo ważna jest organizacja czasu pracy i samodyscyplina. Samodyscyplina. Myślę, że na każdym poziomie życia zawodowego, czy nawet osobistego, żeby no, zaczynać. Nie powiem, żeby zaczynać dzień od razu z postanowieniem, co dzisiaj zrobię, ale żeby uporządkować to wszystko, tak? I mi się wydaje, że receptą na sukces jest też ciągłe pogłębianie wiedzy, nie? Bo ci młodzi ludzie, jeżeli opuszczą nawet gmach uczelni i aplikują się o jakieś stanowisko w firmie, która zajmuje się zupełnie jakby innym obszarem, którym się do tej pory oni zajmowali, czyli mieliśmy do czynienia, no to żeby potrafić skupić się na pogłębianiu wiedzy. Dzisiaj źródła wiedzy są inne niż wtedy, tak? Bo jak inny zupełnie jest też warsztat, jeżeli chodzi o naukowy warsztat, jest inny, wtedy dzisiaj jest inny, ale trzeba mieć świadomość, do czego zmierzam, tak? Taki mam cel w życiu, ale czy my tak myślimy na co dzień? Chyba nie. Czasami w życiu są przypadki, nie? Przypadki. Ktoś zaproponuje jakąś pracę, no dobra, podejmuje się tego. Może wyjdzie... te przypadki wspierają cel, tak, prawda? Tak, ale wyjdzie albo nie wyjdzie, prawda? Ale trzeba coś siebie dać. Ja tu w uczelni przecież jak popatrzymy na kierunki wykształcenia niektórych osób, tak? To one zupełnie są inne niż teraz ta praca wykonywana, tak? Mamy na przykład w dziale dział aparatury, jest, nie teraz inaczej to nazywa dział technologii pewnie informacyjnych, bo nazwy się zmieniają, ale w dziale aparatury jest pan, który mi często pomaga w sprawach komputerowych, on jest magistrem fizyki, tak? I mógłby być nauczycielem fizyki, tak? Mógłby zupełnie inny zawód wykonywać, a pracuje u nas w uczelni wiele lat i zadowolony, także to jest pytanie tylko, czego szukamy w życiu, tak? Ale na pewno trzeba siebie coś dać. Ale jeszcze jest jedna taka ważna sprawa. To jest kwestia środowiska, z którego się wywodzimy. Czy rodzina wspiera, tak? Bo są oczywiście rodzynki, osoby, które nie miały wsparcia w rodzinie, a mimo to doszły do jakiegoś sukcesu. Ale to dotyczy tego pokolenia wcześniejszego, bo wśród profesorów naszej uczelni, już teraz emerytowanych w większości, to jest wiele osób, które pochodzą, czy pochodziły z bardzo małych takich jakichś takich miejscowości, środowisk i dały sobie radę w życiu, tak w obcym mieście. I tak. Ale dzisiaj jest inaczej, nie? Dzisiaj duże znaczenie ma rodzina i można ubolewać nad tym, czy środowisko, nad tym, że tak mało się robi dla tak zwanego wyrównywania szans, tak? Tak? To już na poziomie szkoły podstawowej, kiedyś było gimnazjum czy liceum, czyli wyrównywanie szans. No bo nie załatwi się wszystkiego korepetycjami czy takim wspomaganiem dodatkowym, tak? Tylko dać szansę. Więc dla tych, co mają gorzej w życiu, bo tak to jest też znowu los, przypadek, nie? Nie wszyscy się urodziliśmy w dużych miastach, w takich zamożnych rodzinach. Także że tutaj to nad tym można ubolewać, bo jak mój mąż, który kończył historię na UM-ie, to wspomina, w ogóle bardzo często wspomina swoich kolegów i też jaką oni musieli drogę przejść przez te studia, że nie było łatwo, tak? Ale dzisiaj chyba jest trudniej, bo wtedy były akademiki, dzisiaj o tych akademikach znowu się dużo mówi, prawda? Taka jest dyskusja, ale wtedy takie akademiki, w których były stosunkowo
słabe warunki takie bytowania, tak, czterosłowe pokoje, jakieś łóżka piętrowe i tak dalej. I ci ludzie poradzili, ale nawiązali więzi między sobą i one potem procentowały. Były stypendia, były stołówki i u nas nie ma tego. Także ci biedniejsi, którzy przyjeżdżali na studia do dużych miast, to mieli większe chyba wsparcie ze strony państwa. Tak, właśnie myślę o tych programach stypendialnych, akademikach. Teraz studenci pracują bardzo często, łączą studia, właśnie, nawet dzienne właśnie. Z pracą. I tutaj na pewno są zdania podzielone co do tego, co do tej sprawy właśnie łączenia studiów stacjonarnych z pracą zawodową, bo zawsze coś może ucierpieć, tak? Zawsze coś może ucierpieć, jeżeli postawimy na pracę zawodową, bo chcemy potem mieć miejsce dobre w przyszłości, no to możemy zaniedbać studia. Oni mówią, że mają, młodzi ludzie mówią, że mają uwagę podzieloną, tak, że oni są w stanie i to robić, ale to nie jest czasami tak dokładnie. Muszą pewnie, żeby no właśnie, ale to jest kwestia też oczekiwań i poziomu życia, tak, mówią, że ja muszę pracować, bo ja muszę to, tamto, tak, muszę zapłacić za mieszkanie, muszę to, tam wyżywić się i tak dalej, no i to jest, no, to, z tym nie ma co dyskutować, bo zmieniły się czasy, ale to nieprzykładanie dostatecznej wagi do studiów, do studiowania, a podejmowanie pracy, to różnie się może skończyć. To znaczy, przeważnie się dobrze kończy, bo studenci sobie radzą, prawda? Trzeba się podziwiać, że oni sobie radzą. Trudne. Się wypowiadać, bo ja w innym czasie studiowałam. Wtedy się rzeczywiście głównie się studiowało, a nie pracowało, nie? Ale była akceptacja dla niższego poziomu życia. Dzisiaj nie ma już tej akceptacji, tak? No. Pani profesor, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Za wywiad, za rozmowę. No, oby wszystko dobrze się rozwijało, żeby uczelnia nadal miała studentów, absolwentów. No i oczywiście, żeby sprostała wymaganiom, tym zewnętrznym, czy wyzwaniom, bo tych wyzwań jest bardzo dużo, tak? To odrębny temat. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego pani. Ja dziękuję bardzo.